Cześć, witajcie w nowym filmie. 17 grudnia 1903 roku bracia Wright dokonali pierwszego udanego lotu. 10 lat później, w nowy rok, odbył się pierwszy lot komercyjny. Oznacza to, że ludzie latają już od ponad 100 lat. Jednak nadal istnieje wiele sekretów samolotów, których nie znamy i są utrzymywane w tajemnicy. Ale dziś zdradzę Wam 10 z nich. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Szkolenia stewardów i stewardess są bardzo trudne. Muszą zdać szereg trudnych egzaminów, zanim zasłużą na miejsce na pokładzie samolotu. Według Delta Airlines tylko 1% ze 150 tysięcy osób przechodzi te testy. Proces szkolenia w Delta jest prawie taki sam jak w innych liniach lotniczych. Kandydaci muszą przejść przez kilka wywiadów wideo i odpowiedzieć poprawnie na wiele pytań. Ale na tym nie koniec. Ci, którzy pomyślnie przejdą rozmowy kwalifikacyjne, muszą udać się na 8-tygodniowe szkolenie, gdzie muszą udowodnić, że są właściwą osobą na swoje stanowisko. W pierwszej części instruktorzy sprawdzają wygląd kandydatów. Od włosów, butów, paznokci po stylowy ubiór. Następnie muszą nauczyć się wszystkich rodzajów szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, a także tego, jak ją wykonywać. Na tym zdjęciu widzimy, że uczą się pływać, na wypadek, gdyby potrzebowali tego w przyszłości. Numer 9. Tak jak żołnierze mają swoje własne tajne kody, załoga samolotu również ma swój tajny język. Być może słyszałeś je już wcześniej. Na przykład samolot nazywa się Bird, a pasażerowie Pax. Kod dla toalety to Blue Room, podczas gdy kuchnia, w której stewardzi i stewardesy przygotowują posiłki, nazywa się Galley. Być może podczas jednego z lotów słyszeliście również określenie All Clear, użyte przez załogę. Może to brzmieć tak, jakby policja sprawdzała dany obszar przed dalszymi działaniami. Ale dla załogi oznacza to po prostu, że mogą już odwiedzić toaletę. Czasami stewardessa jest nazywana Deadhead, gdy wchodzi na pokład samolotu jako pasażer, aby podróżować z nimi na inne lotnisko do pracy. Tak więc te terminy są używane do komunikowania się w najkrótszy i najbardziej efektywny sposób, jak to możliwe, jednocześnie będąc niezrozumiałym dla innych. Numer 8. Piloci mogą spać albo w kokpicie, co jest nazywane controlled rest, albo w łóżku pilota, co nazywane jest bunk rest. Zazwyczaj w czasie jednego lotu obecny jest dwóch pilotów, pilot i drugi pilot. Jednak w przypadku lotów długodystansowych, które mogą przekroczyć 8 godzin, na pokład samolotu wchodzi dodatkowy pilot i cała trójka może odpoczywać na zmianę. W przypadku lotów trwających ponad 12 godzin, na pokład samolotu wchodzi nawet 4 pilotów. Dwóch pilotów przejmuje stery podczas startu i lądowania, a pozostali dwaj odpowiadają za resztę lotu. W ten sposób piloci są dobrze wypoczęci podczas pilotowania. Pomaga im to być bardziej czujnymi w celu odbycia bezpiecznej podróży lotniczej. Piloci i drudzy piloci nie mogą również jeść tego samego jedzenia podczas lotu, ponieważ jeśli coś jest nie tak z jednym z posiłków, to drugi pilot może nadal przyjąć kontrolę. Numer 7. Szacuje się, że każdy komercyjny samolot jest uderzany przez piorun więcej niż raz w roku. Ze względu na rozmiary, pioruny częściej uderzają w samoloty komercyjne niż w mniejsze maszyny. W 1967 roku piorun uderzył w komercyjny samolot pasażerski i spowodował eksplozję w jego zbiorniku paliwa. Skłoniło to przemysł lotniczy do poszerzenia wiedzy na temat tego naturalnego zjawiska, aby zapobiec jego powtórzeniu się. Od tego czasu stworzono testy certyfikacyjne, aby zapewnić, że samoloty mogą bezpiecznie latać. Obecnie standardowe samoloty komercyjne są zaprojektowane tak, aby radzić sobie z uderzeniami pioruna. Nowsze samoloty, takie jak Boeing 787 i Airbus A350, mają więcej włókna węglowego niż metalu, aby zmniejszyć przewodnictwo elektryczne w skrzydłach i kadłubie. To właśnie w te części zazwyczaj uderzają pioruny. Tymczasem, na szczęście, uderzenie pioruna nie powoduje już poważnych problemów z lotem. Numer 6. Gdy w samolocie zabraknie paliwa lub gdy silnik ulegnie awarii i nie ma innej możliwości, pilot może wykonać kontrolowane lądowanie awaryjne na wodzie. 15 stycznia 2009 roku w samolocie US Airways lot 1549 doszło do awarii silnika. Pilot o imieniu Sally nie miał więc innego wyjścia, jak wylądować samolotem ze 150 pasażerami na rzece Hudson. Na szczęście wszyscy pasażerowie, łącznie z załogą, przeżyli. Nie było to jednak łatwe zadanie. Piloci musieli wziąć pod uwagę prędkość i stan wody. Ponadto, jak twierdzi Sally, jedyne szkolenie, jakie przeszli na temat lądowania na wodzie, to przeczytanie kilku akapitów w podręczniku i wzięcie udziału w kilku krótkich zajęciach. Na szczęście, po udanym lądowaniu na wodzie, samolot jest w stanie utrzymać się na powierzchni wystarczająco długo, aby wszyscy pasażerowie mogli zejść z pokładu. Tak na marginesie. O tej historii powstał również film pod tytułem Sally z Tomem Hanksem w roli głównej. Zdecydowanie warto go obejrzeć. A może już widzieliście ten film? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 5.
Samolot zazwyczaj ma dwa silniki, które zapewniają napęd. Jeden na lewym, a drugi na prawym skrzydle. Czasami zdarza się, że podczas lotu jeden silnik zawodzi, ale w bardzo rzadkich przypadkach oba silniki przestają działać. Tak stało się na przykład podczas lotu Air Canada 143 23 lipca 1983 roku. Skończyło się paliwo i dlatego oba silniki zawiodły. Problem z paliwem był spowodowany prostym błędem w obliczeniach. Do pomiaru paliwa użyto funtów zamiast kilogramów, więc samolot miał na pokładzie o 50% mniej paliwa niż było potrzebne do lotu. Lot 143 miał więc puste zbiorniki w połowie lotu na wysokości 12 tysięcy stóp. Pilotom nie pozostało nic innego, jak skorzystać ze spadku grawitacyjnego. Na szczęście kapitan dowodzący tym samolotem był doświadczonym pilotem szybowcowym. Dzięki niemu udało się więc bezpiecznie wylądować. Numer 4. Jeśli kiedykolwiek lecieliście samolotem, to czy kiedykolwiek zauważyliście popielniczki przymocowane do siedzeń, podczas gdy palenie w ogóle nie jest dozwolone w samolocie? Jeśli nie byliście w stanie ich znaleźć, możecie je również zlokalizować w pobliżu toalet. Linie lotnicze w Stanach Zjednoczonych zaczęły zakazywać palenia podczas lotów pod koniec lat 80. Od roku 2000 zakaz palenia jest egzekwowany przez wszystkie linie lotnicze na całym świecie. Jednak linie lotnicze nie zakazują palenia papierosów na pokładach samolotów tylko z powodów zdrowotnych. Myślę, że domyślasz się, dlaczego palenie w samolocie nie jest dobrym pomysłem. Wystarczy, że jedna osoba zapomni zgasić papierosa i mogą pojawić się poważne problemy. Dlatego zakaz palenia w samolotach był dobrą inicjatywą. Numer 3. Toalety próżniowe instalowane obecnie w samolotach zostały wynalezione dopiero w 1975 roku, a pierwsza z nich została zainstalowana w samolocie w 1982 roku. Toaleta na pokładzie samolotu jest oczywiście niezbędna, szczególnie podczas lotów długodystansowych. Jednak toaleta w samolocie nie jest taka sama jak w Twoim domu. Dzieje się tak dlatego, że toalety w samolocie mogą być łatwo otwierane z zewnątrz. Załoga nie potrzebuje więc do tego klucza. Musisz tylko podnieść mały panel z napisem WC lub toilet, a następnie przesunąć zatrzask za panelem w lewo i voilà, drzwi są otwarte. Może się wydawać, że jest to sprzeczne z Twoją prywatnością, ale mechanizm ten jest w rzeczywistości przeznaczony do celów bezpieczeństwa. Czasami ludzie, zwłaszcza małe dzieci, mogą utknąć w toalecie. Dlatego ukryty mechanizm blokujący w toalecie jest bardzo pomocny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Numer 2. Czy wiesz, że większość samolotów nie posiada rzędów oznaczonych numerami 13 i 17? Nie ma za tym żadnego naukowego znaczenia, ale powodem ich pominięcia są wyłącznie przesądy. Dzieje się tak dlatego, że w niektórych krajach liczba 13 jest liczbą pechową. Pomyśl na przykład o piątku 13. Kilka osób twierdzi, że tylko w tym dniu mają pecha. Air France, Ryanair i Iberia to niektóre z linii lotniczych bez rzędu 13. Ale czy wiesz, że nie tylko branża lotnicza stara się unikać liczby 13? Na przykład niektóre hotele również nie mają 13 piętra, a w sportach motorowych, takich jak Formuła 1, było kilka zespołów, które nigdy nie chciały używać numeru 13. Linie lotnicze Lufthansa Airlines nie tylko unikają numeru 13, ale także numeru 17 z dokładnie tego samego powodu. We Włoszech i Brazylii numer 17 jest pechową liczbą, a nie numer 13. Ponadto rzymska liczba 17 może oznaczać coś innego, a mianowicie moje życie dobiegło końca. Numer 1. Czy wiesz, że latanie samolotem jest bezpieczniejsze niż inne środki transportu? Badania wykazują, że lepiej jest latać samolotem niż na przykład jeździć samochodem. Ale czy wiesz, że w samolocie są też miejsca, w których masz większe szanse na przeżycie, gdyby coś poszło nie tak? Jeśli siedzisz z przodu samolotu, możesz oczywiście wysiąść jako pierwszy, ale nie jest to najbezpieczniejsze miejsce. W rzeczywistości najbezpieczniejszym miejscem jest tylna część samolotu. Wiele badań wykazało, że jeśli zajmiesz środkowe miejsce z tyłu samolotu, masz największe szanse na przeżycie. Teraz, gdy już o tym wiecie, czy wybierzecie te miejsca następnym razem, gdy będziecie rezerwowali lot? Czy kiedykolwiek lecieliście samolotem? A jeśli tak, to dokąd? Dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.